poprzednim odcinku. Dokąd się wybierasz o tej porze? Do José Antonia. Jest w swoim dawnym mieszkaniu. Jutro pojadę do Raquel. Sądzę, że mi powie, co się dzieje z José Antoniem. Zostaw mnie. Nigdy mnie tak nie traktowałeś. Co się stało? Zostaw mnie. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Reżyseria. Melissa? Melissa? W żyłach Melisy płonie krew de la Torre. To prezent ślubny od rodziny z de la Torre. Jaguar był przyrodnim bratem Lucrecji. Spodoba ci się? Melisa es una de la Torre también. Claro que te va a gustar. W żyłach Melisy płonie krew de la Torre. Mamo, co tu robisz? Dobrze się czujesz? Sama powiedziałaś, że nie ufasz Raquel, że się jej boisz. Dlaczego idziesz do niej? José Antonio nie chce, żebym się z nią spotykała. Pewnie ona wie coś, czego on nie chciał mi powiedzieć. Nie wiem, czy dobrze robisz. Muszę poznać prawdę. Pojadę z tobą. Nie. Pojadę sama. Znowu wysłałeś kasetę wideo? Właśnie o tobie myślałem. Tak, wysłałem drugą kasetę twojemu mężowi. Dlaczego? Taki miałem kaprys. Co się stało? Wyrzucił cię z domu? Pewnie to zrobi. Daj mi znać. Mogłabyś zamieszkać ze mną. Zawsze chciałem mieć niewolnicę w łóżku.
Hola. ¿Qué quieres, Fernando? Czego chcesz? No parece. Nie cieszysz się na mój widok? A qué viniste? Po co przyszłaś? Tengo un mensaje. Mam dla ciebie wiadomość od Milagros. Aha. Z tym miejscem kojarzą mi się miłe wspomnienia. O co chodzi? Zniszczyłaś ją. Jest załamana. Nawet nie wiesz, jak mi jej żal. Żal ci, Milagros? Nie kłam. Byłam zaskoczona. Dlaczego jej to zrobiłeś? Dlaczego ją rzuciłeś? Podobno masz wiadomość od Milagros. Masz się nie zbliżać do niej i do dziecka. Dla niej jesteś martwy. Nie istniejesz. Jesteś odrażającą istotą. Sądziłam, że ożeniłeś się z nią dla pieniędzy, ale nie. Gdyby tak było, cieszyłbyś się na myśl o milionach, jakie dostałbyś po rozwodzie. A może tylko udajesz, żeby nie wyjść na łajdaka? Nie rozumiem, dlaczego ożeniłeś się z nią i dlaczego ją zostawiłeś. Daj spokój. Zrobiłeś to z miłości? Tak. Do kogo? Do Sandry? A może do mnie? To, co czuję do ciebie, nie ma nic wspólnego z miłością. Tylko krok dzieli miłość od nienawiści. Teraz jesteśmy sami. Ja zerwałam z Rencem, a ty z Milagros. Jesteśmy wolni. Pocieszmy się nawzajem. Nie. Pozwól, że cię uszczęśliwię. Rozumiem, że nie masz teraz ochoty, ale wiesz, gdzie mnie szukać. Musisz iść. Będę tęsknił. Już bym chciała, żebyś wrócił. Nie będę już taki sam. Nie zmieniaj się. Kocham cię takiego, jakim jesteś. Będę lepszy. Przysięgam. Nie oszukam cię. Wiesz, co zrobimy, jak wrócę? Pobierzemy się. Benjamín.
¿Benjamín? Maldito Medina. Przeklęty Medina. No, si nie odwieziesz Pipo na lotnisko? No. Nie. Pojadę na lotnisko, żeby go przywitać. Jeśli wróci. Ay, perdón. Wybacz. Perdón, perdón. Czasami nie wiem, co mówię. No sé, soy un poco... Estoy con mala vida, perdón. Przepraszam. Creo que... Nie tylko ty masz złą pasę. Bueno, yo me tengo... Muszę już iść. ¿Vamos juntos? Idziemy? No, hijo. Nie, dziękuję. Popracuję w domu. Voy a trabajar aquí en la casa. Bueno, hasta luego. Do zobaczenia. Habla? Kto mówi? Es... Milagros. Milagros. Milagros de la Torre. Milagros de la Torre. Sí. Te llamo. Muszę z tobą porozmawiać. De qué se trata? O co chodzi? Es acerca. To dla mnie bardzo ważne. Podría... Mogę cię odwiedzić? Puedes. Kiedy tylko zechcesz. Już pewnie odlatuję. Z twoimi pieniędzmi. Z moją miłością. Zmieńmy temat. Ten łajdak. Co się stało? Ja nic nie zrobiłem, jestem niewinny. Dzień dobry. Co robisz? Witam się jak porządny człowiek. Co w tym dziwnego? My biedni też mamy maniery. Kocia Bamba w domu pana Simona Bernalesa służba witała się i żegnała pocałunkami. Nawet żona pana całowała się ze mną na do widzenia. Jeśli chcesz się całować, to wróć do domu pana Simona. Tu nigdy nikt nie będzie cię całował. Nigdzie nie mów nigdy. Co jest na śniadanie? Więcej kawy? Nie, dziękuję. Muszę już iść. Dziękuję. Szkoda, że wychodzisz. Będę tęskniła. Ja też. Wiesz, jak bardzo to lubię. Tak jakbyśmy byli małżeństwem. To prawda? Pa, kochanie. Pa, misiaczku. Hola. Misiaczek. Acá estaba.
Jesteś tu. Musimy porozmawiać. Jestem zajęty. Muszę to skończyć na czas. Zostaw mnie z ojcem. Czemu tak się zachowujesz? Dlaczego mnie unikasz? To ty zachowywałaś się tak od dnia naszego ślubu. Przestań. Mamo, zrobiło się późno. Muszę porozmawiać z ojcem. Nie mam czasu. Ty też musisz jechać do pracy. Dzieci, co się stało? Przyjemnie spało ci się w łóżku mamy? Z mężem mamy? Nie mam nic do waszej mamy. Mama wyjechała, żeby tata wrócił. Żeby wrócił sam, a nie z pasożytem. Twój ojciec poprosił mnie, żebym z nim zamieszkała. Dobrze mi było w moim mieszkaniu, więc wracaj do niego. Moje miejsce jest przy twoim ojcu. Jestem jego nową kobietą. Chętnie bym z wami porozmawiała, ale się śpieszę. Idę na aerobik, a potem do pracy. Nie jestem niczyją utrzymanką. Aerobik? Nienawidzę jej. Musimy ją stąd wyrzucić. Z gwałcią. Ja bym to zrobiła, gdybym była mężczyzną. Ale nie jesteś. Za gwałt ląduje się w kiciu. Zależy mi na wolności. Raczej zależy ci na Makarenie. Tak. A co, masz coś przeciwko niej? Wejdź. Usiądź. Chciałaś mnie o coś zapytać. O co? José Antonio nie chciał, żebym się z tobą spotykała. Miałam się do ciebie w ogóle nie zbliżać. Dlaczego? O to chciałam cię zapytać. Nie mam pojęcia. Na pewno wiesz. Powiedz mi prawdę. Choćby była bardzo bolesna. Ja muszę wiedzieć. Prawdę? Chcę znać prawdę o José Antonio. Hola. Znowu będziesz mnie karcić? No. Chciałam cię za to przeprosić. Ale chyba miałam trochę racji. Przeprosiny przyjęte. Co zamierzasz? Chyba nie będziesz tkwił w zamknięciu przez resztę życia. Nie mam po co wychodzić. Robię dziś małe przyjęcie. Przyjdź, zapraszam cię. Masz urodziny? Nie. Juanito Bermúdez i ja jesteśmy w sobie zakochani. Zapraszamy naszych znajomych, żeby się poznali. Dziękuję, ale nie mam ochoty. Otrząśnij się, bo zostaniesz bez przyjaciół. O to właśnie mi chodzi. Chcę być sam. José Antonio opuścił mnie. Chcę wiedzieć dlaczego. Porque te ha dejado. Rzucił cię?
No lo sabes. ¿Nie wiedziałaś? No, hace días que ostatnio się nie widzieliśmy. Se fue. Odszedł mówiąc, że tak będzie lepiej dla mnie i dla dziecka. Firmy, que lo hacía por mi bien y por el bien del bebé. Zostawił cię, choć jesteś w ciąży? Qué horror. To straszne. Ha vuelto a... Wrócił do swojego kawalerskiego mieszkania. Raquel, de verdad. Naprawdę? O niczym nie wiedziałaś? No. Nie. Ale podejrzewałam. José Antonio zawsze był kochliwy. To dobry chłopak, ale niestały w uczuciach. Pewnie zakochał się w innej. Już wiem, że José Antonio wrócił do poprzedniego mieszkania. A ty? Mieszkacie razem? Mieszkam u pani Blanki. Więc jesteście sąsiadami. Podjęłaś jakieś kroki? W jakim celu? W celu uwiedzenia José Antonia. Wiedz, że ja nie próżnuję. Wczoraj go odwiedziłam. Jest taki biedny, samotny, bezbronny. Daj mu spokój. Przeżywa teraz ciężkie chwile. Załamany mężczyzna jest bardzo łatwą ofiarą. Po co mi to mówisz? Lubię grać w otwarte karty. Zaczęłam go uwodzić. I wiedz, że mam nad tobą przewagę. Nie zamierzam wykorzystywać sytuacji, żeby zdobyć jego serce. Nie? To jesteś głupia. Nie nazywaj mnie głupią. To może idiotką. Co z tobą? Czekałam na ciebie, żebyś rzucił okiem na pewne dokumenty. Są w twoim gabinecie. Idziemy? Przynieś kawę. Fernanda. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Idiotka. Co ty na to? Tatusiu, co ci jest? Nic. Papi. Od wczoraj jesteś nieobecny, smutny i roztargniony. To nic takiego. Chodzi o mamę. Tak. Co ci zrobiła? Coś, co mnie bardzo zabolało. Mucho dolor. Papi, dowiedziałeś się o czymś złym? Señorita Lucía. Przyszła przyjaciółka Rosji. Dziękuję, niech zaczeka. Idź, nic mi nie jest. Dobra. Na pewno? Zawsze był taki. Myślałam, że dzięki tobie się zmienił. Ale niestety nie. Pewnie kogoś poznał. Jest taki nieodpowiedzialny. Jestem pewna, że to nie kobieta. Powód jest inny. Coś z jego przeszłości nie pozwala mu być ze mną. Jego jedyną tajemnicą jest to, że jest nieuleczalnym kobieciarzem. Pewnie nie chciał, żebym ci to powiedziała. Udzielić ci rady? Zapomnij o José Antonio. Po co masz cierpieć? Przykro mi, ale nie mogę. Tym bardziej, że oczekuję jego dziecka. Zamierzasz urodzić? Nie radzę ci. Życie samotnej matki jest bardzo ciężkie. Co ty insynuujesz? Aborcję?
To tylko jedna z możliwości. Sądziłam, że o tym pomyślałaś. No. Nie. Jesteś dzielna, jeśli chcesz sama wychowywać dziecko. Tu sola, sin un padre. Wiedz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Nie jestem być może zbyt sympatyczna, ale czuję się po części odpowiedzialna za zachowanie José Antonio. Chcę ci pomóc. Dziękuję. Chętnie poszłabym z tobą na zakupy. Chcę podarować coś twojemu dziecku. Tylko nie wiem, na co miałabyś ochotę. Dime, no te provoca? No, gracias. Nie, dziękuję. La verdad es na razie na nic. Sí, entiendo. Rozumiem. Estás destrozada. Jesteś załamana. Pero tienes que... Ale w trosce o dziecko musisz wziąć się w garść. Mi bebé. Tylko dziecko trzyma mnie przy życiu. Mi bebé es lo único que me mantiene en pie. Gracias, Raquel. Dziękuję. Con permiso. Te acompaño. Odprowadzę cię.